Wybaczcie, tu jest hałas, bo tu jest trasa na Katowice. W jedną na Katowice, w drugą na Warszawę. No, wybrałem się z magnesem neodymowym. Porzucać trochę. Ta pogoda tak, raz tak, raz tak. Nie wiadomo, czy nie będzie padać, ale no tak, wszystko ja to tak upycham, pakuję. Ciężko jest rowerem gdziekolwiek jechać, ciężka sprawa. No, to jest ładne miejsce. Tam w oddali, jak widać, jak według trasy góry są. Ale ja tam nie jadę. Jadę, już zbliżam się do miejsca docelowego. Chodzi o rzeki i tak dalej tam. Tam jest tama wodna. Jedziemy, bo hałas jest jak nie wiem. Czepi mnie, bo jadę i nagrywam. Troszkę wolniej. Dobra, jeszcze upuszczę tą kamerę. O, widzicie, to jest taki statyw, tak jak wam pokazywałem na poszukiwaniach wykrywaczem. I tu są jeszcze takie dodatkowe nogi. To się wpina. Rozkładam się tu na moście, bo tutaj to się nie ma co wygłupiać, bo tu jest hałas taki, że głowa boli. Dobra, bierzemy to. O. Tu z mostu, spróbuję coś nagrać. Dobra, wezmę te nogi, założę, żeby to było wyżej. No tak. Dlaczego ktoś mi powie, że źle rączkę założyłem? Właśnie dobrze, bo ja sam siebie nagrywam. Mi łatwiej się ustawić, nie? Jak będę chciał nagrywać pejzaż, to odwrócę kamerę, odkręcę nakrętkę i tyle, no. To jest taki cholera wie, to jest jakiś ryski wynalazek. Pewnie. Tu są na dole jeszcze możliwość jeszcze jednej nogi rozłożenia. No to dobra, rozwijamy się. Rumor taki na tym mostie, że odjechałem tam rowerem, jak widać, tam dalej, żeby on mi tu nie przeszkadzał. Rozbijamy magnes. Bo oderwać nawet takie blaszki to jest kawał kurwa byka. Dobra, teraz jest dobrze ustawiłem. To jest tam jak to sobie. Jest 35 metrów liny, także to jest spokojnie wystarcza. Dobra. No tak wygląda ta rzeka. Ale tu prawdę mówiąc nie ma nigdzie podejścia. Ale to są rzeki regulowane, także niewiele można tu się spodziewać. Można spróbować rzucić z mostu. I tak przejechać wzdłuż. No, z drugiej strony jest tama, ale najwięcej rzeczy znajdowałem, zaraz wam pokażę. O, tu gdzie ten most.
to znaczy wiadukt taki kolejowy. No zobaczymy, rozpakuje się to. Wyciągamy, rzuciłem pierwszy raz. Ale mnie złapało za balustradę. No tutaj to są te skoki, tylko szum wody słychać. Jesteśmy pod wiaduktem, zaraz zacznę rzucać. A woda jest z tego typu. No i w górę jesteśmy pod wiaduktem. Tak to wygląda. Zapalę sobie i bierzemy się za rzucanie. Będziemy sobie rzucić. To szlaka czy żelazko jakieś. Szlaka. No przed chwilą wywlokłem chyba przewód połączeniowy od pociągu. Takim magnesem to można zatargać. No to jest połączeniówka chyba. Połączeniówka wagonu, to znaczy powietrza. Trzeba odbić, nie wiadomo czy tu nie ma jakiegoś nasądu. Dobra, idziemy rzucać dalej.
śrubę. Ma tutaj zupy. Zupy do tego. Tak na to są rękawiczki. Jakaś podkładka za blasko. Te rękawiczki z każdej elektrody, kawałki elektrody. To się można pociąć. No to było obok kilka ze szrapnela. Nie wiadomo. Które to było. Dobra, idę po rękawiczki, bo nie da rady to. Pociąg przed chwilą jechał. Kulka, nie wiem czy to żwirek, czy kapselek będzie dostał. Dobra, wracamy dalej. Takie żelazka to jest tyle, że głowa boli. No to się zjeść. Śruba jakaś. Ach, kurde, hak. Tam jest jedna rzecz, której nie mogę odejrzeć. To szczęka hamulcowa. To nakrętka. Dobra, trzeba odpocząć. Muszę coś zjeść, umyć się, bo zobaczcie jakie mam łapy. No po prostu wybrałem się dzisiaj, a nie wziąłem, mam takie fajne rękawiczki i cholera nie wziąłem. No. Dobra, idę się umyć. Bułkę jaką? To się zrobiła trochę ciapa. Chyba to się zaparowało wszystko. Tak na bajlata wyjechała. To po chwilę potęgi jedzą. Taki jest rozumiem, że go zawoli. Przez parę lat byłem tutaj śrapnela. Tylko nie wiem dlaczego ktoś wbił kołka do środka drewnianego. Ale wydubałem to i z bardzo ładnym pierścieniem wiodącym.
Piękny nasiony. Mango do dzisiaj na półeczce. Nie wiem co o mnie, bo ludzie odstawiam sobie kawę zabrać i cokolwiek. A dzisiaj nic nie wiem, bo kurwa woda. Bardzo szanuję wasze komentarze. Jesteście fajni ludzie. Ja się muszę czymś zająć, bo ja mogę mi zwariować całkowicie. A tak sobie wyjadę na powietrze. Ja to stoi. Pogoda taka, no nic się nie dzieje, ale jak możemy jest. Telefon schowałem do torby, bo na brudne łapy jem, a tu nie ma tu brudne. Ale zawsze biorę mydło. Mydło, ręcznik i butelkę. Dlaczego butelkę? Bo jak się nie myje, to nie myje się mydłem w rzece. No przecież to w ten sposób zatruwamy środowisko. Także przyroda jest mocna, silna, że sobie to z tym poradzi. No ale po co robić głupie rzeczy? Jeszcze powitam trochę. Ja cięższe, że was to zabiorę. Oto lżejsze dziskowe. Za ty kiedyś przyjadę, to zabiorę. Na ręce mam mniej, się to nie umyję się nigdy. No to ludzie, po rozbieraniu można się zorientować, jak jest gorąco. Ja tu jeszcze wejdę, pokażę wam tamę. Na tej tamie, no ja wiem. Ja tu już kiedyś rzucałem, ale magnesem osobiście. Tu rzucać magnesem to jest niebezpiecznie, bo może magnes wciągnąć między zasłonę i po prostu się nie wyjmie, więc lepiej tu się nie wygłupiać. Tu nie jest głęboko, ale tu na pewno, bo to woda wymywa. Dobra, jadę do domu i wystarczy tej zabawy. Tu jeszcze wejdziemy, pokażę wam. Aż kurde, niewygodnym jest w czasie nagrywania to. Mam nadzieję, że się rower nie przewróci. Dobra. Pokażę wam jeszcze z drugiej mańki tamę. No i się przewróci, ale dobra. No tak wygląda tama. Jest naprawdę bardzo głęboko. Z 15 metrów może wejść, no. Nie, głupoty opowiadam. Przecież to po wysokości idzie. No nie, moment. Bo głębokość tego zalewu plus spuszczanie wody. No dobra, mnie się z tym nie ważne. To jest stara tama, to jest spływ tam. Dobra, jedziemy do domu. Już wystarczy na dzisiaj. Jest po 15, także mile spędziłem czas. Nie chodziło tam, żebym coś wyjął, no ale żeby się odprężyć od domu, a tam kawki widzę.
Dobra. No tu jest tak jak mówiłem na filmie, ten szrapnel, który był tam wbity gdzieś do środka. Tu jest część kulek, bo to są nie wszystkie. Te kulki są zazwyczaj zalewane albo jakąś tam żywicą, albo smołą, żeby nie grzechotały w środku. No teraz odnośnie tej gilzy, ona jest pusta w środku i tak dalej. Naprawdę bardzo ładny stan. Jest ładnie oczyszczona, pomalowana bezbarwnym, żeby zachowała swoje takie jakby muzealne własności. Teraz tu jest ta góra, no szkoda, że nie ma tego z tego mosiądzu, nie? I to wchodzi tutaj. No tak to wygląda, bardzo ładne to jest tak na półkę. Żeby tu ktoś się nie wygupił i nie powiedział, że trzeba sapera. Przez to jest skorupa tylko pusta i no kulki tak jak mówiłem, no od koledze tam dałem, spodobały mu się. To są kuleczki z tego, z ołowiu, nie? One są w słoiku sobie leżą. No także takie widzicie, takie puste skorupy można sobie na półkę postawić, one są w pełni bezpieczne i no tak to wygląda.